Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek. Dzisiaj pokażę wam nową grę Pokémon od Pokémon Company na telefony, która wyszła w nocy chyba z 31 maja na 1 czerwca, jakoś tak, wersja alfa tej gry. W każdym razie zaczniemy tak, jak już od ostatniego odcinka mówiłem, czyli będziemy pozdrawiać jedną osobę, która w komentarzu do tego zachce. No i oczywiście taka osoba musi subskrybować kanał i zostawić łapeczkę w górę. A dzisiaj osobą, którą wybrałem z komentarzy, która subskrybuje, tak jak mówiłem, kanał, no i zostawia łapeczkę w górę pod filmem, jest Atom Gizmiusz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i mam nadzieję, że będziesz też częściej na mój kanał zaglądał. No i przypominam wszystkim, że jeśli chcesz, żebym ci przypiął serduszko pod twoim komentarzem, czy przy twoim komentarzu pod filmem, po prostu daj znać, że zasubskrybowałeś kanał, że kliknąłeś w dzwoneczek, no i zostawiłeś łapkę w górę. Sprawdzę, jeśli to wszystko robisz, tak jak napisałeś, to przypnę ci serce do twojego komentarza. Tak samo, jeśli chcesz, żebym cię pozdrowił na filmie, to komentarz z dopiskiem pozdrów. A teraz już zapraszam was na materiał z tej nowej gry, która nazywa się Pokeland i jest to wersja alfa. Tak wygląda menu gry, gra jest póki co w wersji alfa, no i w sumie ma mało opcji, jeśli chodzi o grę, i jest niestety w języku japońskim, ale spróbujemy coś tutaj pograć sobie. Dobra, mamy jakieś balony i zaczyna się gra już w tym momencie. Jesteśmy ratatą, tak. Musimy teraz naciskać po prostu w Caterpie i zbieramy, zobacz, tutaj sobie monety. Jest to gra właśnie, moim zdaniem, całkiem może być ciekawa, jeśli zostanie rozwinięta do wersji, później tam też beta i tak dalej, już do pełnej wersji gry. Gra ogólnie polega na tym, że po prostu poruszamy się po mapie. Musimy w ten złote monety klikać, żeby je zbierać. I po prostu walczymy z Pokémonami, które spotkamy. Tu jest boss Pidgey. Z tego co widzę, tak. Udało się go pokonać, wypluł tutaj więcej monet. Żeby je zebrać, trzeba wszędzie klikać, chyba w każdą monetę. Dobra, czyli wyczyściliśmy poziom. No i takie mamy poziomy. O, tutaj rozmawiam z profesorem. Niestety nie znam tego języka, żeby mu tutaj... tu mamy wybór postaci, z tego co widzę. Rudego nie będziemy chyba brać, nie? Weźmy sobie tego. Dobra, spacji. O, bez spacji. Bez spacji zadziałało. I teraz, gdzie jest OK? Po prawej? Chyba tak. Dobra. Coś się ładuje. Dobra, OK, tu mamy jakieś informacje od profesora. I mamy ratatę. Oj, widzicie, mamy pierwszy poziom. Jakieś informacje, tu jakieś reklamy pewnie. Chyba najnowsze wieści odnośnie wersji gry i tak dalej. Po lewej stronie widzicie taki coś jak poziom, chyba ten taki, ta korona to jest poziom, diamenciki to pewnie premium waluta. Po prawej stronie peto, prawdopodobnie coins. Za nie można coś robić, tylko co za nie można robić? Tu mamy jakieś menu. Zobaczmy, co tu można robić, ustawienia. No tutaj nic się nie dowiem, bo to nie ten taki język, troszeczkę nie nasz. Że wiecie, to było po angielsku, to dałoby radę sobie poradzić. No tutaj chyba nie wiem, czy coś się ładuje, czy nie. Nie wiem, co tu jest z tym prezentem. Tu mamy jakąś mortkę. Halo. Tu mamy nasze Pokémony. Mam Rattatę, który ma 59 prawdopodobnie powera. I mamy też po lewej stronie typ normalny. Te znaczki znane m.in. z gier karcianych Pokémon. Dobra, no to w takim razie wejdźmy w pierwszą interakcję z mapą, można powiedzieć. No i chyba teraz nam się ładuje etap. Tak, jesteśmy z balonu, nasz Pokémon jest zrzucany po prostu z balonu i mamy walczyć. O, zebraliśmy Pokéball. Widzicie, grafika jest taka może jakoś niezbyt powalająca, ale moim zdaniem gra ma naprawdę potencjał. Dobra, musimy tutaj bić PJ-e. I zbierać też monety. Przecież one chyba się wszystkie same zbierają, nie jestem właśnie pewien, czy się same zbierają monety, czy nie. Ratata, dalej, biegnij, biegnij, tłucz tych PJ. Czyli widzicie, tutaj po prostu ta gra, w przeciwieństwie do Pokémon Go, jest bardziej postawiona na właśnie walkę między Pokémonami, a mniej właśnie na łapanie Pokémonów, tak jak Pokémon Go. No i tutaj już mamy bossa miała. O, jest Pokéball, czyli kolejny Pokémon prawdopodobnie. I z każdego Pokébola będziemy mieć nowego Pokémona. Dobra, pokonaliśmy bossa, zobaczymy, tutaj zbierzemy monet, mamy 114 i teraz to jest połączone z tamtymi, czy tyle łącznie zebraliśmy w tej rozgrywce, można powiedzieć.
Oj, proszę, nie mamy drugi poziom. Mamy drugi poziom. Dostaliśmy PJ'a i drugiego PJ'a też. 87 ten ma mocy, więc prawdopodobnie z jego usług będziemy korzystać, można powiedzieć, jako Pokemona. Ok, tutaj też mamy jakieś informacje. Aha, dostaniemy sobie premium walutę 5, prawdopodobnie za wbicie kolejnego poziomu. I teraz może byśmy sobie zmienili Pokemona. Zobaczmy, tutaj mamy Pokemony. O, no właśnie, ten PG. O, i jest teraz tutaj u nas PG. Może sprawdźmy, czy w tych prezentach coś mamy do wyboru w ogóle. O to tu chodzi. No nic. Nie bardzo, więc tutaj może chodzić. W każdym razie teraz mamy drugi etap. No i tu będziemy chyba walczyć z Doduo, z tego co widzę. Tak jak wcześniej był bossem, najpierw był bossem PG. Później Miała, teraz walczymy z Miałami. Czyli prawdopodobnie będziemy mogli złapać Miała, jeśli zbierzemy oczywiście Pokeball. Widzę, że PG troszeczkę większe obrażenia zadaje. A zostawię specjalnie... O! Chyba zebraliśmy, chyba mamy Miała już. Super. Zostawię specjalnie... Dobra, wszystkie się zbierają same monety, więc nie trzeba klikać. I jest bonus. I boss, przepraszam. I tutaj do duo pokazane jego... Też jego natura, czyli Pokémon normalny i latający. Super, bardzo łatwo się wygrało. No ale tak te pierwsze poziomy zwykle wyglądają. Okej, okay. I mamy, miała 101 moc, aż wow. Super, i chyba za każdego Pokémon dostajemy konkretną ilość doświadczenia punktów, które później jakby podnoszą nasz poziom w tej grze. Dobra, tu na razie nie widzę żadnej energii, którą trzeba przeznaczyć, żeby grać w te poziomy i tak dalej, żeby móc w nich zagrać. Teraz walczymy z PJ-ami. O, mamy Pokeball. Mogłem w sumie miała wybrać, prawda? 101 miał mocy, ale myślę, że sobie powinniśmy i tak poradzić naszym PJ-em. Ciekawe, czy da się jakoś... Ciekawe, co można robić z tymi monetami. W każdym razie myślę, że z tej gry zrobimy nową serię na kanale. Nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek ją nagrał. W sumie na YouTubie, na naszym polskim podwórku, więc myślę, że też dla was może być to ciekawe. No chyba, że zanim wrzucę odcinek, już ktoś to zrobi przede mną. Dobra, to był Pidgeotto chyba, tak? To był chyba Pidgeotto. Dostaliśmy dużo monet. Ciekawe, czy też można złapać tego bossa. To by było w sumie ciekawe. Ale raczej nie, raczej on służy tylko do zdobycia... Ok, 94 i 84. Można nazwać CP w Pokémon GO? Myślę, że można to porównać do Combat Power w Pokémon GO. Okej, okay. Teraz będziemy z Persianem walczyć. Wow. Wow, wow, wow. Okej, okay, jakieś informacje, tylko naprawdę nie wiemy, o co tutaj chodzi. Wybierzmy sobie Miała w takim razie. Persian to będzie walczył z naszym Miałem. Czyli podstawowa forma z rozwinięta, tak jak teraz PG walczył z Pidgeotto, to teraz Miał z Persianem. No i znowu rzucamy tego Miała z balona. Od razu jest Persian. No, widzicie, to ma tylko... A czy możemy na przykład się poruszać? Raczej nie. Uła, ten Persian tutaj nas troszeczkę atakuje. Aha, i możemy przytrzymywać nasz atak, żeby więcej obrażeń zadawać, czy mi się wydaje? Chyba nie. Ojej, musimy tutaj bić, bo nas pokona. Kurczę, bardzo mało zostało punktów zdrowia. Za bardzo to się bawiłem. Gra jest oczywiście w wersji alfa, więc moim zdaniem zapowiada się całkiem na niezłą gierkę. Może mieć naprawdę potencjał. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało, bo przeszliśmy pierwszą wyspę. Z tego co widzę i przechodzimy na drugą wyspę. Okej, okay, tutaj coś nam profesor powie. O, co to jest? Wow, tu jest jakiś aparat czy coś? Okej, okay. I teraz mamy czwórkę. Tak, dobra. No i niestety prawdopodobnie teraz będziemy tutaj zmuszeni już do bardziej gospodarowania naszymi tymi punktami jakby akcji, tak? Czyli zobaczmy, czy mamy jakiegoś lepszego, no nie mam lepszego Pokemona. A tutaj co mamy? A czy można przykład sprzedać Pokemona? Zaraz, chyba nie. Dobra. I teraz mam znów grać. O co chodzi? Aha, klikam na ten radar. Aha, rozumiem.
Raz na 30 minut mogę użyć radaru i zawalczyć wtedy z bossem. Wow. Wow, 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 wow. I teraz na przykład będę walczył z Doduo. Aha, czyli mogę walczyć ile chcę. Ile chcę z normalnymi Pokemonami. Z tego chyba wynika. A jeśli chodzi właśnie o używanie tego takiego radaru, który wykrywa jakiegoś rzadszego Pokemona, to można to robić rzadziej. Ale naprawdę, gierka fajna. Link oczywiście wam postnę w komentarzu, Boże, w opisie pewnie. Myślę, że wiele osób będzie zainteresowana. Jest to w ogóle gra w wersji alfa i byłem troszeczkę i ma dostęp tylko dla testerów teoretycznie. No ale oczywiście ogarnąłem sobie, że można przecież pobrać z Mirror APK, prawda, grę, więc można spokojnie w nią sobie grać. Także link będziecie mieć w opisie filmu. Myślę, że warto spróbować tutaj Dodrio, to nie jest Doduo. W ogóle to jest przecież Dodrio. Ojejku, stał się stalowy. Zaraz, to co ja mogę robić? Jakieś mam bonusowe te ruchy? Aha, mogę. Okej, okay, jeśli ruszam palcem na boki, to wtedy. Okej, okay, czaj już bazę. Wtedy wykonuję uniki. O, jakąś skrzynkę zdobyliśmy, wow. Wow, 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 wow. I kupę kasy, dobra. Clear. Sporo zostało punktów zdrowia. Ciekawe, czy można jakoś ulepszać Pokémony za pomocą tych. O kurczę. Nie wiem, czy to zielone czy czerwone. Coś złego zrobiłem chyba. Bo nie otworzyłem chyba tego. Dobra, mamy Doduo. I ma on z tego co widzę więcej punktów niż. Chwila. Co jest z tą skrzynką? Prezenty? Chyba coś złego kliknąłem. Czyli chyba nie ten przycisk nacisnąłem i nie otworzyłem skrzynki prawdopodobnie. O Boże, Boże, Boże. Dobra, słuchajcie, a więc potwierdzone info, czyli jeżeli zawalczymy jeszcze raz kolejnym miałem do Duo czy z PJ-em, po prostu nie zabiera nam tych punktów, które są po prawej stronie na dole, to są tylko radary, czyli tak jakby skaner taki, który pozwala nam zeskanować okolice w celu znalezienia jakiegoś rzadkiego Pokemona. Tak jak był to Dodrio, czy chyba Persian, przecież Persian sam się odblokował, wtedy mają więcej gwiazdek. Ponadto, jeśli zdobędziemy wyższy poziom, to otrzymujemy więcej, jakby lepsze po prostu Pokémony. Bo tutaj sobie wchodzimy w Pokémony i zobaczcie, zdobyłem PJ'a, który ma 120 punktów jakby mocy, czy tak dalej, tak? No i sobie go użyjemy teraz. Będziemy teraz z nim po prostu sterować. No i co? Myślę, że na razie ten taki pierwszy odcinek wystarczy. Spróbuję też coś więcej z tej gry ogarnąć. Może jeśli to do czegoś więcej dodam, bo ta gra jest po japońsku póki co. No i jest ciężko cokolwiek tutaj się domyśleć i tak dalej. Tu mamy jakieś opcje z typu właśnie... tutaj jakieś... No właśnie. I nie bardzo wiadomo o co chodzi z tym tutaj prezentem, czy mordką. Tu mamy też diamenty. O, i mamy też sklep. Zobaczcie. O, te skrzynki niemal, no, łudząco przypominają skrzynki z Clash Royale. Tutaj mamy Pokémony. Możemy kupić sobie Pikachu z tego co widzę. Czy to Pichu jest, czy Pikachu? Ciężko tutaj powiedzieć. Vulpix, Slowpoke, Alakazam. I chyba Machamp. Podejrzewam, że to jest Machamp. Ciężko tutaj czasami ogarnąć, czy to jest jakaś pierwsza forma Pokémona, czy kolejna. W każdym razie podejrzewam, że teraz moim zadaniem będzie po prostu granie w te trzy poziomy, któryś z tych trzech poziomów, żeby zdobyć punkt doświadczenia na jakiś konkretny poziom, by odblokować kolejną wyspę. Tak jak mówiłem, jeśli chcecie, żeby ten filmik, znaczy żeby tą grę sobie pobrać, to macie oczywiście link w opisie filmu. No i jeśli chcecie, żeby było więcej tego typu z tej serii właśnie filmów, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i przypominam, że jeśli zasubskrybujesz kanał, stawisz łapkę w górę i napisz jakiś komentarz w miarę sensowny z dopiskiem pozdrów, to możliwe, że właśnie ty będziesz pozdrowiony na kolejnym moim filmie.
oraz każdy, kto zasubskrybuje kanał i zostawi łapkę w górę i poinformuje mnie o tym w komentarzu, przypnę mu serce, bo często mi pytacie, Wojtek, czy przypniesz serce, Wojtek, czy pozdrowisz na odcinku, dlatego od jakiegoś czasu, znaczy w sumie od ostatniego filmu, tak naprawdę zacząłem właśnie to robić, ponieważ wiem, że no, niektórym na tym zależy, no, a w sumie czemu miałbym tego nie robić, też jest jakaś forma interakcji, jak mówiłem z wami, tak? Także co? Mam nadzieję, że tego typu, no, gierka wam się spodoba. Powiem wam, że mi całkiem się podoba i chyba sobie jeszcze tutaj troszeczkę pogram przed dzisiejszym live'em. Ten film nagrywam w ogóle w czwartek, prawdopodobnie na kanale ukaże się dopiero w piątek, chociaż zobaczymy. Boże, przepraszam, w piątek nagrywam, prawdopodobnie się ukaże w sobotę. Ale zobaczymy, może wrzucę go jeszcze dzisiaj, jeśli uda mi się wszystko ogarnąć przed live'em. Także dziękuję za oglądanie, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na link, macie linki do fanpage'a i do grupy w opisie. Zapraszam was na właśnie social media, na Facebooku moje. No i co, trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!